Powiedz mi, z kim toczyłeś największe boje o najlepsze głosy w Polsce? Wiesz co, praktycznie ze wszystkimi, bo jak były te najlepsze głosy, to wszyscy się odwracali. Ja nawet byłem skłonny do tego, żeby poprosić zespół, żeby coś zagrali i freestylowałem. Więc walczyłem po prostu do końca, ale to jest też tak, że te osoby, które przychodzą, jakby już też wiedzą, z kim chcą pracować, bo oglądali, być może niektórzy nie byli pewni, czy ja sobie poradzę w roli trenera, może niektórzy właśnie czuli moją wrażliwość i przychodzili do mnie jakby. To jest ciężko, ale wiem, że bywało tak, że ktoś się nastawiał, że idzie do konkretnej osoby, a zawalczyliśmy i poszedł do zupełnie innej, więc te walki mają sens tutaj. No i to, co się im powie, jak się ich uspokoi i to, co im chcesz zaoferować, więc to jest bardzo ważne, co im zaoferujesz. A każdy z nas jest zupełnie inny, zupełnie z innego świata, z innej orbity, więc to jest też fajne w tym programie, że po prostu każdy trener jest zupełnie inny. Wiesz co, my w sytuacji, w której wybieramy wszyscy trenerzy daną osobę i zapraszamy do grupy, tak naprawdę nie toczymy walki między sobą, tylko stajemy się przez parę chwil na castingu, gdzie jedynym decydującym jest osoba, która przed chwilą występowała. Więc my się ze sobą nie ścigamy. Znaczy, no dobra, trochę się ścigamy. Ścigać już oglądaliśmy, przecież wiemy, jak to robicie. Walczymy z innymi trenerami o swoją pozycję i o zaproszenie, tylko bardziej staramy się wyjść naprzeciw i zaoferować to, co możemy temu uczestnikowi. No czasami są to bardzo merytoryczne argumenty, czasami bardzo niemerytoryczne, no ale na tym polega ten program. Natomiast jeżeli szukasz sensacji, to ten skład trenerski absolutnie był w totalnej kompatybilności od początku do końca. Pełna zgoda za każdym razem. Wiesz co, było kilka sytuacji, gdzie ktoś bardzo kogoś chciał i wytaczał po prostu większe działa, ale nie były skierowane absolutnie w stronę panelu trenerskiego, ani tym bardziej w stronę sceny, a szły po prostu do nieba, żeby ten wybuch poszedł i żeby fajerwerki wszyscy mogli zobaczyć. Ale to fakt, że bardzo dużo pomocy sobie dawaliśmy, bardzo dużo wsparcia i ci uczestnicy też to czują, mam nadzieję, i nasi kochani uczestnicy też zawsze możecie od nas dostać wsparcie.